Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pachnideł i zapraszam Was na kolejną rozmowę o pachnących prezentach. Temat został wywołany tym faktem, że z jednej strony mamy ten cudowny czas świąteczno-prezentowy, po drugie wczoraj mieliśmy Mikołajki i zapewne wiele osób mówi teraz o prezentach z różnych powodów. A po trzecie, pod ostatnim filmem o pachnących prezentach było bardzo dużo komentarzy, tak dużo, że naprawdę bardzo poważnie się zastanawiam, czy nie zrobić z nich filmu. Ale to taki trochę nowy gatunek dla mnie, więc będę się musiała z nim zmierzyć. Sama muszę przyznać, że jeśli chodzi o pachnące prezenty, trochę zostałam poszkodowana przez Mikołaja. Niemniej jednak dostałam parę ciekawych gadżetów, zaraz Wam pokażę. No, powiedzmy w jakimś sensie związanych z perfumami. A konkretnie z filmami o perfumach. Dostałam taki oto gadżecik. Klapsik. Trochę lamp, może je widać, jedna jest tu, druga jest tam, jakieś takie mniejsze, większe, przenośne. No będę się teraz próbowała z tematem zmierzyć, przede wszystkim nauczyć się wykorzystywać ich potencjał. Jednak wracając do perfum. Perfumy to jest prezent naprawdę bardzo szczególny i ja będę nieustająco i z takim uporem niemalże maniaka upierać się przy tym, że jednak to jest prezent najlepszy z możliwych. Bo przede wszystkim jest to prezent luksusowy, no więc nie ma chyba lepszego prezentu, który wręczamy komuś z okazji i bez okazji, niż prezent luksusowych. Przy czym oczywiście, jeśli spojrzycie na przykład na ofertę domu mody Chanel, no to zobaczycie, że torebki czy buty to są wydatki liczone w tysiącach, a już takie perfumy, no to powiedzmy w setkach, 400, 500. Przy czym to są już te jedne z najdroższych perfum. Bardzo istotną stroną perfum jest to, że one mają ten swój język, taki tajemny, trochę sekretny. Jeśli ktoś Wam ofiaruje flakon, na którym jest napisane J'adore, czyli uwielbiam, no to jest to piękny, prosty przekaz, silny, bezdyskusyjny, ale jeśli jeszcze spojrzycie na cenę, to zobaczycie, że siła tego przekazu jest podwójna, bo to są bardzo drogie perfumy, licząc te perfumy sprzedawane w mainstreamie. No nie życzę nikomu perfum o nazwie Poison, chyba że sobie, czyli Poison, czyli trucizna, chyba że sobie zażyczy. Niemniej jednak ja jestem, jak wiecie, łowcą perfum niedrogich. I to nie chodzi o to, że ja szukam perfum tanich, bo tanie perfumy wiem, że są lubiane i każdy chce kupić tanio, ale ja szukam perfum, które są generalnie drogie, ale które można kupić tanio. I wynalazłam dla Was. Właściwie sama się przymierzałam do zakupów, ale jak wiecie, mam szczytny cel, jeśli chodzi o oszczędzanie i każdemu oszczędzanie trzeba tak czy siak polecić. W związku z tym powstrzymałam się z zakupami, no i znalazłam perfumy, które już Wam pokazywałam, marka Estée Dupont, która robi ekskluzywne dodatki także dla bardzo, bardzo znanych osób, dla głów koronowanych. 36 zł plus koszty wysyłki 30 ml. Ale taka podpowiedź od widza. Ford Mustang 33,65 zł. Van Cleef & Arpels. Marka jubilerska, one zawsze robią świetne flakony i bardzo, bardzo przyzwoite perfumy. 30 ml wody perfumowanej 52 zł. Car tej samej marki, czyli Car, czyli Tissy Ar 88 zł. No perfumy, które są już kilka lat na rynku i to nie są perfumy pachnące morską bryzą, nutami ozonowymi, bo to jest car, on musi zdominować. I takie te perfumy są. Place Vendôme, perfumy, które gdzieś mam w formie próbki, eleganckie, pisane współczesnym językiem perfumowym, 30-55 zł. Bé de Boucheron, 56 zł, nie zanotowałam pojemności. Elmo Busson, 30 Mobusem, też bardzo ważna marka jubilerska, mówiłam o niej wiele razy, 63 zł. Kaszmir Szoparda, 30 ml, 53 zł, czyli jest tych perfum całkiem sporo. Jeśli się umie szukać, to nie muszą być właśnie perfumy jakichś marek, które no, właściwie nie są kompletnie znane w świecie, tylko to mogą być naprawdę perfumy z najwyższej półki. Ale bardzo luksusowym prezentem. No dość przystępnym cenowo, nieco bardziej przystępnym od perfum są książki. Jeśli to byłyby książki, które w jakiś sposób dotyczyłyby perfum, no to byłoby to idealnie. To jest moja ukochana książka i kiedy tak przeglądałam książki perfumowe, które mam, pomyślałam sobie kolejny temat na film, bo zaraz Wam pokażę, ile ich mam. To jest taka, powiedzmy, trzy takie pryzmy, co najmniej.
No jeszcze oczywiście przy okazji, bo może są nowe osoby na kanale, to się pochwalę, że napisałam 3 książki, ale na razie pokażę Wam 2. Świat Perfum, Leksykon Perfum. Oczywiście większość tych książek jest dostępnych gdzieś tam na aukcjach, na Allegro, ponieważ nie są w regularnej sprzedaży, to są małe nakłady, które po prostu zostają wyprzedane, już nikt nie robi do druku, potem trzeba ich szukać, ale można znaleźć tanio. Książka Co wnosi nos, którą Wam tu pokażę, była jeszcze po 9,90 niedawno na Allegro. W regularnej sprzedaży najprawdopodobniej z perfumowych książek będzie ta. Oraz to już do nabycia u mnie, bo ja mam fundację, która wydaje książki, no to jest taka moja pasja już z czasów dawnych. Perfumeria złamanych serc, czyli powieść taka obyczajowa, której bohaterowie pracują w wyższych sferach, można powiedzieć, zawodowych. Z jednej strony, a z drugiej strony ktoś tam uciekł w świat ogrodnictwa i oni rozmawiają o perfumach, bo główna bohaterka pracuje w firmie dystrybuującej perfumy, no i chce w temat wejść, poznaje kogoś, kto ją oprowadza. Miałam przyjemność konsultować treści perfumowe, słuchajcie, wszystko bez zarzutu. Jest tutaj dużo o doborze perfum, o języku perfum. Ja tego tematu nie lubię popularyzować, no ale nie można się wtrącać w pracę autora. Będzie część druga i trzecia już na wiosnę. Także mam takie zapewnienie od autora, bardzo na to czekam. Może jeszcze tak tytułem małej dygresji, świetnym prezentem, bardzo luksusowym zawsze są pióra. Pióro, ja mam całą kolekcję piór, jestem wręcz pióromaniakiem. No to są te, powiedzmy, takie pióra przyzwoite, Waterman, Parker. Mam Pelikana, jakieś ze 2 zabytkowe pióra nawet. Nie mam piór Montegrappa, to są już bardzo drogie, bardzo prestiżowe pióra, można powiedzieć ze złota, ze srebra, dedykowane różnym ważnym osobom albo wydarzeniom, czyli taka nowa jakość w robieniu piór. Nawet były pióra papieskie, one były bardzo, bardzo drogie. No, ciekawa koncepcja. Chciałabym motyw prezentów luksusowych zamknąć kilkoma informacjami o zarobkach, o dochodach, po prostu parę cyfr Wam podać, które pozwolą Wam spojrzeć na perfumy nie jako na jakiś taki produkt, który służy zaspokajaniu próżności, tylko niezwykle rozwijającą się prężnie gałąź gospodarki. Wspomniałam o tym, że te wszystkie domy mody, domy jubilerskie mają w swojej ofercie wyroby w bardzo wysokich cenach, natomiast perfumy to jest ten luksus taki bardzo, bardzo przystępny. Ale do świata perfum ciągle wchodzą nowe nazwiska. Taka na przykład Ariana Grande, popularna piosenkarka, zarobiła przez ostatnie 2 lata 150 milionów dolarów. Przy czym z celebrytami to jest tak, że te ich dochody są bardzo, bardzo duże, ale utrzymują się dość krótko. Bardzo dużo na perfumach zarabiała też Jennifer Lopez. No to była właściwie potentatka w Stanach przez bardzo, bardzo długi okres. No ale już na przykład taka Kim Kardashian, która też nieźle z perfum żyje, no, zarobiła, jak niektórzy podają, tak trochę z przekąsem, kilkanaście razy mniej od Ariany Grande. Więc być może to jest taki kamyczek do ogródka, jak to jest z tymi oglądalnościami, statystykami gdzieś w tych internetowych miejscach, Instagramach i tak dalej, bo Kim Kardashian oczywiście jest królową tych wszystkich Snapchatów, Instagram, chyba przede wszystkim królową Instagrama. Zresztą podobnie jak te wszystkie jej siostry. I nawet nasz Radek Majdan, którego perfumy nie są tak powszechnie dostępne w każdej drogerii, stworzył markę perfum Wabun i ona jest wyceniana tak szacunkowo na ponad 11 milionów złotych. No to jest bardzo dużo, więc jeśli będziecie po raz kolejny myśleć o perfumach jako o prezencie, to naprawdę śmiało rekomenduję, a osoby, które te perfumy dostaną, proszę tak, dajcie perfumom szansę, bo warto mieć różnego rodzaju perfumy. Cięższe, lżejsze, bardziej klasyczne, bardziej takie czasem wręcz neutralne i nijakie. One też się świetnie sprawdzają i bardzo, bardzo przydają. I jeszcze takie jedno pytanie. Czy macie takie sprawdzone prezenty, które dają taki efekt luksusu? Czy może jest to na przykład biżuteria? Chociaż moim zdaniem biżuterię trudniej dobrać niż perfumy. Nie wiem, co o tym sądzicie. Poproszę o komentarze po prostu. I dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego pachnącego pod choinką. Pa, pa.